wszystkim, z tej strony Elien, witam was przy śniadanku naszej Simki. Ona się tu poniekąd już ogarnęła, jemy śniadanko i zmykamy do pracy. Jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Plan jest taki, że pada nam deszcz i w ogóle burza była w nocy i w ogóle było w ogóle pogoda zła, jesienna zła pogoda. Więc generalnie rzecz biorąc, wyobraźcie sobie, że grywam sobie też simką, posprzątamy po niej, grywam sobie też simką, nie mogę tak, okej. Okay. Mogę do kosza? Cokolwiek? Czekajcie, gdzie jest kosz? Tu jest kosz, o super. Grywam sobie też simką, słuchajcie, prywatnie. I wyobraźcie sobie, że tą simką prywatnie poszłam sobie specjalnie na studia biznesowe. Dlatego, że po prostu chciałam zobaczyć co i jak potrzeba do tych studiów, bo oczywiście chciałam tą naszą synką pójść na te studia. I generalnie rzecz biorąc, wyobraźcie sobie, że tamtą synką, nie mając nic, wypisywałam te testy na studia, ja tam miałam 800 punktów, no potem miałam 900, a potem jak już koksałam jej trzy logiki, trzy umiejętności społecznych i trzy jeszcze przemów, tak, charyzmy, no to miałam tam 1000 z kawałkiem, nie? Od 1000 chyba 200 jest stypendium. Po czym, słuchajcie, wczytałam sobie tutaj tą naszą simkę, oczywiście nie zapisywałam tej gry, no i co, słuchajcie, i się okazało, że no niestety pada dzisiaj deszcz, więc nie bardzo będzie mogła pójść koksać logikę, i się okazało, słuchajcie, że nasza simka zdobyła prawie 1000. Nie mając zbyt wiele, tak naprawdę, tak? Bo ona ma tylko gotowanie. Więc słuchajcie, to kwestia też może charakteru i jest też przede wszystkim firmy, w której pracujesz, w sensie w branży, w której się pracuje. Więc słuchajcie, plan jest taki, że koksamy ją niemiłosiernie, koksamy ją przede wszystkim, będziemy teraz następne odcinki koksać właśnie logikę, charyzmę oraz trzeci społeczne, więc założymy bloga, będziemy tego bloga pisać. Możecie pisać w komentarzach propozycje na posty na blogu, może coś ogarnę. Dobrze, pooglądaj telewizję. Może coś ogarnę, ojej, ona jest bardzo, bardzo senna w sumie jest, ale to nic. Może coś ogarniemy, tak czy inaczej, może będzie to fajny pomysł, żebyście też dali wkład w tego naszego bloga. Cały dzień pada, słuchajcie, cały czas pada, calutki czas pada. Troszeczkę ją przyspieszymy, bo nie potrzebujemy też teraz tak bardzo patrzeć, jak ona ogląda tę telewizję, bo jesteśmy sami, więc nie ma co robić z innym simem, prawda? Tymczasem, słuchajcie, jest godzina 15 z kawałkiem. Co ty chcesz? Wyłudzić kilka simoleonów od sima? Serio? Ja się boję, że jak ona wyłudzi, to niestety, ale grać w wideo, no dobra, okej, okay, to się na im kontakt zepsuje niestety. Więc na razie zostawiamy, odwlekamy kontakty towarzyskie z chłopakami tutaj obok. Au, 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 czy to było w nasz dom? Czy to było w nasz dom? Bo to tutaj, ojej, 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 zobaczcie, ojej. To tutaj uderzyło? Tak, serio, serio. O, balon. Siema. Teraz sobie zrobię zdjęcie. Pstryk. Wow, 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 wow. Halo, piorun. Bardzo blisko uderzył. Bardzo... Oj. Przycięło mi grę. Gra żyj. Dobra. No, słuchajcie, mega blisko uderzył piorun. Mega blisko. Naprawdę. Wow. No, dobra. Zrobię sobie zdjęcie i polecimy tego piorunka. No, może nie powinna oglądać telewizji w burze, no ale sorry. Dobra, no piorun uderzył gdzieś tutaj w miasto. Tutaj gdzieś uderzył. Ojejku, tutaj kilka piorunków uderzyło. Czy komuś coś się stało? Czy ktoś się podpalił? Halo? W rynek uderzył, tutaj uderzył piorun. Ojej, słuchajcie, no to ładnie, no to ładnie. To jest... Nie, to nie jest piorun. To są latarnie. Gdzie on uderzył? To on w domu uderzył. Tu jest jeszcze, czekajcie, coś. Nie, to też są latarnie. Jezu, jaka jestem nieogarnięta. Ja myślałam, że piorun. To gdzie on? To on uderzył w nasz dom, słuchajcie. Nie zdążyłam zatrzymać gry. O, żeż to jasna pogoda. Czy coś nam płonie? Nie.
Nic na mnie płynie na szczęście, uderzył bardzo blisko. Ja myślałam, że to piorun uderzył, a to nie jest piorun, no matko kochana, dobra. No taka ja, widzicie, taka nieogarnięta ja. Zapomniałam, że są te latarnie takie wielkie. Ona się teraz zdrzemnie, bo jest mega zmęczona. To z tym jest burza, więc po co ma w ogóle tutaj, wiecie, nie? Siedzieć, nie wiadomo, wiecie, po co. Niech się zdrzemnie, damy jej chwilkę zdrzemki, ogarniemy ją, no i będziemy dzisiaj ćwiczyć przemowę, no bo pada deszcz, jest burza, więc szkoda, żeby wyszła z domu, jest zatrafiona przez piorun. O czym ja miałam do Was mówić? Właśnie o tych studiach. Bardzo chciałabym, żeby ona dostała dystypendium, tak? Najlepiej byłoby, a tak najlepiej byłoby, gdyby po prostu no miała więcej pieniędzy, tak? Na jakieś wyposażenie akademika itp., tak? No ale nie ma tyle pieniędzy, więc tutaj, no niestety, sprzątnij, użyj, umyj ręce, umyj zęby, popraw wygląd, nie, przemowę do później. Popraw wygląd, weź prysznic. Więc wiecie, o co chodzi. O, nie przestało padać. Wiecie, o co chodzi. No, weźmiemy sobie po prostu to, co mamy tutaj po prostu w domu, najlepszego, to sobie weźmiemy po prostu, no tyle, tak? Łącznie z telewizorem weźmiemy, no wiecie, jakieś takie rzeczy, które mogę sobie wziąć. No ale będzie potrzebne jej biurko, będzie potrzebny jej komputer, nawet nie wiem, czy ona ma komputer w ogóle jakikolwiek. Nie ma komputera, więc trzeba też pozarabiać sobie pieniążków na tych kwiatkach chociaż nie wiem, czy kwiatki w ogóle jeszcze będą dostępne. Czy kwiatki będą dostępne. No bo chciałabym po prostu też ten akademik wyposażyć, tak? Ćwicz przemowy. Aha, jeszcze jest głodna. Boże kochany, naprawdę taki dzisiaj ciężki dzień ma, że nie może się ogarnąć. Serio. Jedz resztki gofry. Serio, no to już jest koniec dnia, słuchajcie. Masakra. Dlatego pogramy sobie dwa dni, bo i tak bardzo przyspieszamy. I tak bardzo przyspieszamy, pogramy troszeczkę tak, wiecie, no tak bez żadnego takiego, wiecie, no bez żadnego polotu, bo po prostu potrzebujemy kasy, potrzebujemy ją trochę pokoksać, więc będziemy po prostu ją koksać. No i bardzo chciałabym właśnie mieć nią studia, bo po pierwsze, no wyższe stawki za pracę, tak, potem, a po drugie, po prostu, no, nie oszukujmy się, w tamtej rodzince, którą... Serio? Sprzątnij jeszcze ten syf, proszę. Sprzątnij i ćwicz przemowy. W tamtej rodzince, którą grałam, pamiętacie, co była Lenka, co był Brian i tak dalej, dalej. To tam miałam Lenką iść na studia. Ja tą Lenką na te studia nie poszłam. Wiecie, o co chodzi? W sensie ja mogę iść sobie fajnie, tylko wiecie, ja już tamtej serii nie pociągnę dalej. Ja w sumie tamtą serię prawie skończyłam, tylko zostały mi studia i wakacje, gdzie na wakacjach myśmy już byli. Więc no generalnie rzecz biorąc, wolałabym już tą simką pójść. No i wówczas myślę, że ze spokojem moglibyśmy ją po prostu ogarnąć na tych studiach, potem jakieś wakacje można byłoby sobie zrobić ewentualnie, trochę pozarabiać kasy i dopiero na wakacje pójść. Zresztą nie oszukujmy się, jak się będzie dobrze uczyła, to na wakacje sobie zarobi na akademiku. Z tym, że pamiętajcie, że ja na studiach gram na najdłuższych semestrach, bo mnie to najbardziej odpowiada, więc te odcinki będą dosyć długie, ale przejdziemy studia całkowicie, tak? Wiecie, o co chodzi. Dobra, jesteś bardzo zmęczona, więc tyle z nauki było, co nic. Śpi. Nie, śpi. Dobra. Myślę, że spokojnie sobie możemy jeszcze z jeden dzień przegrać. Jest sobota, do pracy nie idzie, więc ze spokojem. No jest brudno, no świetnie. Mamy 669, dzisiaj nie pada, więc może będzie fajnie. Tak czy inaczej, słuchajcie, pójdziemy dzisiaj zobaczyć kwiatki. Może coś by się udało, jakieś chociażby 400, tak? Żeby miała chociażby ten 1000 na komputer jakikolwiek. No przydałby się laptop. Nawet nie wiem, ile laptopy kosztują, słuchajcie, bo nie wiem, chyba około 1800. Na pewno laptop i biurko, tak? Laptop kosztuje najtańszy, no 1800, a biurko najtańsze, takie sensowne. Na biurko ją stać, no, na biurko ją stać, na 185, czyli potrzebuje jakieś 2000 na biurko i na laptop, słuchajcie. No to musi skądś te 2000 wziąć, no nawet całkiem fajne biurko. 2000 skądś musi wziąć, poza tym przydałoby się jeszcze oczywiście ogarnąć, słuchajcie, przydałoby się ogarnąć, wiecie, co by się przydało ogarnąć? Jakieś szachy, tak? Chociaż w sumie będzie miała komputer, więc szachy w sumie też są jakoś bardzo zbędne w sumie.
No tak czy inaczej, chciałabym do tego akademika pójść, chciałabym tam te studia zaliczyć i w ogóle i w szczególe, nie? No jest sobota i ona biedna zamiast ogarnąć gro, halo gro, dobra, poszło. Zamiast ogarnąć, słuchajcie, chłopaków i sobie ogarnąć chłopaka, bo też bym chciała to przed studiami ogarnąć, no to to będzie, słuchajcie, to będzie koksać umiejętności, no po prostu trzeba będzie te umiejętności skoksać. No dobra, dzisiaj się możesz wysłać, bo jest sobota, więc śpi do woli, kochana, śpi, jest 6 rano, spoko, śpi. Tak jak wczoraj w sumie był piątek, tak, i ona natomiast, Jezus, niech pada, to kwiatku już nie będzie. I to zdziwienie rano, biało jest, ojejka, zima przyszła. No, to tak jest. Słuchajcie, zobaczcie, jak jest biało, 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 jest jesień. Jest biało i jest, ja nie wierzę, no dobra, no co zrobimy, no trzeba, o, wstałaś, super. Weź na ty pościel to łóżko, a nie marudzisz. Dobra, co ona będzie robić? No co, no musi coś zjeść, więc musi, powinna sobie coś ugotować. To sobie segreguję. Jest resztki, no na razie póki ma gofry, będzie jadła gofry. Ale trzeba by było coś ugotować, słuchajcie. Z czego ty się kachasz? Nie masz soboty, nie masz niedzieli, będziesz koksać umiejętności. Z czego się kachasz? Szybko nie ogarniemy. No i wiecie, no o czym ja mówiłam? O tym, że te umiejętności. Oczywiście ja miałam. Dzisiaj się trochę motam, słuchajcie, motam się bardzo, nawet bym powiedziała, nawet nie trochę. Dobra, użyj i umyj ręce i po prostu ćwicz przemowy. I heja. Jaka ona teraz bawiona, słuchajcie, no nie wierzę po prostu, nie wierzę, no ta ją to bawi, ta przyszłość, no cieszę się, lepiej żebym bawiła niż miałabym się smucić, nie? Trochę nam się dźwięk spóźnia, wiadomo, jak to przy przyspieszeniu. No, takie są plany, no zamiast koksać chłopaków i tam umiejętności z chłopakami, jakieś wiecie, romanse i tak dalej, to będzie koksać umiejętności. No bo kurczę, szkoda by było, gdyby, wiecie, no te studia zaniedbała i w ogóle, wiecie, była takim zwykłym szaraczkiem. A mi się oczywiście marzy być dyrektorem i najlepiej wykupienie tego całego budynku dla niej. Więc tutaj, no może nam się uda, może nam się uda. Aktualnie pracujemy 40 godzin w tygodniu. 40 godzin w tygodniu, może kiedyś będzie mniej. Zobaczcie, już nam podrósł ten, więc może będzie awans w poniedziałek. Aktualnie, no co, no pogramy sobie tylko dzisiaj, tak wiecie, no pogramy sobie tak, no wiecie, no. Tak wiecie, no, po prostu, no. Deszcz pada, no serio? Grat jakiś pada, świetnie. Dobra. Odpręż się tutaj, no nie, no nie będę się sprężać. Kwiatków myślę, że nie będzie, jak jest śnieg. Zobaczymy może później. Czemu tak wolno i to idzie? Halo? No co ma za cechy? Poczucie humoru, zbieraczka, ostrzegawcza, oszczędna i pasożyt. Pasożyt? Okej? Okay? Czemu pasożyt? Może... Aha, bo pieniądze wyłudzać. No, powoli trzeba będzie... burza. Powoli trzeba będzie, słuchajcie, zmieniać tą cechę. No pewnie wiecie, pewnie ogarniemy sobie, że wiecie, no tam zaraz wyłudzimy pieniądze, ale... No ale nie bardzo. Chyba nam się zawiesiło coś, słuchajcie, poczekajcie, bo nie podoba mi się to. Ćwicz przemowy. Cały dzień ćwiczyła prawie i... Okej? Okay? No halo! Halo gro! Czekajcie, muszę ją chwilę zwolnić, bo to niedobre jest. Nie wiem dlaczego. Co to, lusterko jest niedobre do przemów, czy co? Ej, to mi nie pasuje, słuchajcie. Dobra, zrobimy tak. Telefon, sieci społeczne, SMS-owanie, sieć, nie, zaraz będzie wideo, nie. To gdzie jeszcze było? Czekajcie, SMS-owanie też nie. Praca i oferty, biuro nieruchomości, sobie telefonu, nie. Zapisz na studia, co nie teraz. Urząd przyjęcie też nie, bo nie masz do pieniędzy.
Usługi też nie, zadań posyła też nie. A gdzie ona może założyć bloga? Halo? Czekajcie, no przecież powinna móc, chyba że musi mieć pierwszą umiejętność sieci społecznych. Może o to chodzi po prostu. O, właśnie. Może o to chodzi. Zobaczymy sobie, czy da radę. Czy da radę, słuchajcie, to ogarnąć. Jeżeli będzie jej rósł ten paseczek tutaj, to będziemy to kuksać chociażby. Ej, zbugowała się Simka, serio? No nie rośnie jej pasek, no słuchajcie, no nawet nie ma. Nie wierzę. Dobra. I tak jest koniec dnia. No nie udało nam się to, co żeśmy mieli założone, że będziemy robić. Jest koniec dnia, słuchajcie. Nie podoba mi się to, że to tak wyszło, słuchajcie, że to tak. No kurczę, no halo, dlaczego jej nie rosną te umiejętności? Może kupimy jeszcze lusterko, ale to nie jest wina lusterka, to jest wina czegoś z nią po prostu. Dobrze, to może chociaż pogadamy sobie z naszym kochanym kolegą. Zaprosił się mnie, zaprosił SMS-owanie pogawędka. I pogawędka. I z nim też pogawędka. A dlaczego nie? W sumie. Z nim też pogawędka. Śnieg stopniał. To super. Ale pada cały czas. No jestem trochę zawiedziona. Czoły te umiejętności nie rosną. Bo generalnie rzecz biorąc, przydałoby się, żeby te umiejętności jej ogarniały się, tak? Kurczę, no nie wiem, może reset sim po prostu? Tak, pogadajmy ze swoim być może przyszłym mężem o śmieciach. Już gadajmy o domu i o dzieciach w ogóle i nie czuję, że rymuję. No cóż to, ja ją tutaj pogadam troszeczkę. Chociaż nawet nie wiem, czy to pomoże jej w kontaktach, skoro nie rosną jej paski. Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Spróbuję za około 3 godziny. Okej, okay, aha, bo on jest w pracy. Dobra, rozumiem. No nie udało nam się, słuchajcie. Nie usnęło o śmieciach. Nie udało nam się, słuchajcie. Jestem zawiedziona. Absolutnie jestem zawiedziona po prostu, że nam się nie udało tych umiejętności troszeczkę tutaj ogarnąć. No, jestem zła. Jestem absolutnie zła. Dobrze, czy mamy jakieś kwiatki, czy cokolwiek? Może jeszcze będzie? Chociaż jeszcze coś? Nie, są liście. Nie wiem, do kiedy się kwiatki respią. O Jezu, to było piękne. Do kiedy się kwiatki respią, ale podejrzewam, że jesienią to już się nie respią, tylko wiosną i latem. Więc trzeba będzie znaleźć jakiś inny sposób na zarabianie pieniędzy, jeszcze dodatkowy, co by jakoś dało radę. Okej. Tym optymistycznym akcentem rozmownym i pipczeniem z tyłu i wywalaniem śmieci, tak a propos, tak a propos, super. Ja się z wami będę żegnać. Co ona ma z tym telefonem? Co to jest? Telefon, okej. Okay. Będę się z wami żegnać. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Mimo tego, że nam się nic nie udało, to co mieliśmy zamiar zrobić, to nam się nie udało. No cóż, no, czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Plany są, jeszcze raz powiem, takie, że zapisujemy na studia, koksamy umiejętności, zapisujemy na studia. W międzyczasie koksamy umiejętności rozwoju. Umiejętności rozwoju. Tak, to też dobre, ale nie w ten sposób. Rozwijamy kontakt z chłopakami z sąsiedztwa. No, z tym tutaj, co z tym teraz gada, też możemy troszeczkę porozwijać kontakt. W końcu poczuli do siebie chemię. No i cóż, no i zapisujemy się na studia. Wówczas zarówno ona, jak i pan Frio będą po studiach, także wykształceni, ludzie wykształceni. No i co? Mam nadzieję, że się podobało.
Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach Simsiorów. Czekam na wasze komentarze a propos tego, co mogłoby pisać na blogu. Pa!